Chciałbym dzisiaj podzielić się z Wami takim moim świadectwem, moją historią, w której doświadczyłem Jezusa Chrystusa działającego w Eucharystii. To wydarzenie miało miejsce, kiedy studiowałem jeszcze kilka lat temu, mieszkając w hotelu akademickim, więc mogłem mieszkać razem ze studentami, z którymi bardzo często rozmawiałem, spotykałem się. Oni też korzystali z takiej możliwości, że mogą się ze mną spotkać, porozmawiać, wyspowiadać nawet. W tym hotelu akademickim była także kaplica i pewnego dnia po apelu jasnogórskim podszedł do mnie jeden ze studentów i mówi, że chciałby porozmawiać na chwilkę. Powiedział o sytuacji ze swoim dziadkiem, który jest ciężko chory i tak naprawdę lekarze mówią, że tylko cud może go uratować. I ten student poprosił mnie po prostu o modlitwę. A ja wtedy powiedziałem do niego, słuchaj, no jest godzina tam 21:30, bodajże gdzieś tak było. Słuchaj, no może mszę odprawimy w intencji dziadka o uzdrowienie, prosząc o cud uzdrowienia. On powiedział, że no dobry pomysł, okej, dobrze, niech tak będzie, jeżeli to księdzu nie przeszkadza. Ja mu powiedziałem, tylko jeden jest warunek, musisz się wyspowiadać, po prostu abyś mógł z czystym sercem przystąpić do Komunii Świętej i przyjąć właśnie Jezusa Chrystusa do swojego serca właśnie w intencji uzdrowienia swojego dziadka. No i on z tego skorzystał, wyspowiadał się. My jeszcze, tak się składa, że mogliśmy ogłosić w całym hotelu akademickim przez radiowęzeł, że taka msza święta będzie sprawowana w intencji dziadka jednego z kolegów, właśnie studentów. I podczas tej mszy świętej zobaczyłem, kiedy wyszedłem do ołtarza, że cała kaplica jest pełna. Była wypełniona studentami i tak w duchu i byłem wzruszony i tak pomyślałem sobie i mówię do Pana Jezusa w myślach, Panie Jezu, nawet jeżeli właśnie przez wzgląd na moją modlitwę, to przez wzgląd na wiarę tych wszystkich studentów, w ich obecność teraz tutaj, o 22:00, dokonaj cudu, uzdrów tego dziadka, tego studenta, aby mógł cieszyć się życiem, aby ten student też mógł doświadczyć Twojej wielkiej mocy, przepotężnej mocy w Eucharystii. No i po mszy świętej ten student powiedział, podziękował oczywiście i powiedział, że musi teraz jechać właśnie, aby spotkać się jeszcze z dziadkiem w szpitalu. Kilka dni go nie było, po powrocie przyszedł, zapukał do mnie, do mojego pokoju i powiedział, że chce znowu porozmawiać i powiedział, że no dokonał się cud. Jego dziadek wraca do zdrowia, niedługo wyjdzie ze szpitala. Sami lekarze powiedzieli, że dziwią się, że naprawdę tak jakoś gdzieś ta choroba się cofnęła, że wyniki są coraz lepsze i że niedługo będzie mógł wyjść ze szpitala. Dla mnie jest to dowód tego, że Jezus Chrystus jest w stanie, potrafi uczynić bardzo wiele pięknych dzieł w naszym życiu, jeżeli my Go po prostu zaprosimy do swojego serca, a mamy tą możliwość właśnie podczas każdej Eucharystii, kiedy przyjmujesz Komunię Świętą. Dlatego cieszę się i dziękuję Bogu za to, że mogę posługiwać w parafii, mogę posługiwać właśnie w parafii wśród ludzi, aby modlić się o cud, o łaskę, ale przede wszystkim też, kiedy ktoś mnie prosi o modlitwę, to mówię tak już w duchu, Panie Boże, tak naprawdę Ty widzisz sam, jaka jest wiara tego człowieka, który prosi o modlitwę. Dokonaj tego, co robiłeś w Ewangelii właśnie, to, co robiłeś 2000 lat temu. Niech według tej wiary dokona się cud, to dzieło. Zapraszam Was wszystkich do tego, abyście korzystali z Eucharystii, abyście przede wszystkim w sposób pełny żyli Eucharystią, przyjmując Komunię Świętą. Z Panem Bogiem.